Dzień dobry, witam bardzo serdecznie z Nowosądeckiej Małej Galerii. Szkoda, że w takiej formie zdalnej, ale mam nadzieję, że uśmiechniemy się do siebie. Przede wszystkim przywitajmy tym uśmiechem autorkę dzisiejszej wystawy, pani Małgorzata Fober. Przyjechała do nas z Cieszyna. Ja króciutko tylko przypomnę. Jest absolwentką Liceum Plastycznego imieniem Kenara w Zakopanem. Potem studiowała w Szkole Artystycznej w Poznaniu. Tam skończyła Wydział Rzeźby, a równolegle studiowała reklamę wizualną i fotografię. Obecnie jest doktorantką Uniwersytetu Śląskiego i mam nadzieję, że też będziemy śledzić jej poczynania artystyczne na dalszej drodze twórczej. O komentarz poproszę profesora Andrzeja Szarka, a potem panią Małgorzatę. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, Małgorzata Fober przestrzeń rozumie bardziej niż komukolwiek sfotografując się wydaje, dlatego że ona jest rzeźbiarką, ona przedmiot widzi z wszystkich stron, obchodzi go dookoła. Można powiedzieć, że świat też obchodzi dookoła. I dlatego pozwala sobie na, moim zdaniem, na swego rodzaju eksperymenty, które dotykają przeróżnych granic. Te granice to są bardzo cienkie granice, które w wielu wypadkach przypominają nam albo, że to coś, czyli ta fotografia, zbliża się bardzo do estetyki, z drugiej strony zbliża się bardzo do reklamy, a trzeciej strony zbliża się niezwykle, i to jest ujmujące w moim przekonaniu najbardziej, zbliża się do poetyki, do poezji. I tu jakby odbiorca, który patrzy na te fotografie, tu szczególnie powinien być uwiedzony jakby tą formą myślenia. Dlatego że te obrazy, właśnie mówię obrazy, ale te fotografie patrzą na państwa, patrzą, właściwie to one jakby w jakiś sposób żyją własnym światem, ale równocześnie opisują świat, który na nie patrzy. A więc to tak jakbym ja prowadził dialog z tymi obrazami, z tą fotografią. To się rzadko zdarza, bo generalnie no to odbiorca zawsze patrzy na fotografię i korzysta z niej w formie takiego prostego odbioru. Natomiast tutaj jest zaczepiony właśnie wrażliwością Małgosi, która należy właśnie do tego świata fotografów, który moim zdaniem jakby zaczyna nową erę w fotografii. To nie jest era dynamiczna, to nie jest era ekspresyjna, to nie jest era, powiedzmy sobie, rewolucyjna wręcz. To jest era poezji, to jest era ciszy, spokoju i właściwie era takiego głębokiego już przemyślenia, czy myślenia w ogóle, patrząc na tę fotografię. Dziękuję. Na wstępie chciałabym podziękować za zaproszenie i za to, że mam możliwość prezentowania swoich prac w tym kultowym już miejscu, w Małej Galerii w Nowym Sączu. Bardzo też dziękuję za miłe słowa ze strony profesora Szarka, za to, jak mnie przedstawił. W moich fotografiach liczy się dla mnie najbardziej przede wszystkim forma tych fotografii i forma, która jest na nich przedstawiona. Zależy mi na tym, żeby tą formę jak najlepiej wydobyć, dlatego też kontrastuję ją często z czystym tłem albo po prostu w procesie postprodukcji staram się usunąć wszystkie elementy, które jakby są dla mnie zbędne. Dzięki czemu
widz, który później ogląda daną fotografię, jest w stanie się bardziej skupić na tym, co ja chcę przekazać w tych fotografiach. Ukończyłam rzeźbę i działania przestrzenne. Dlatego ta figuratywność w moich zdjęciach jest taka, myślę, nachalna może. Bardzo widoczna w każdym bądź razie. I podczas w ogóle powstawania takich fotografii staram się nie tylko uchwycić to, jak model się układa na tych fotografiach i zatrzymać w dobrym momencie daną sytuację, ale też przede wszystkim staram się oświetleniem nadać wzór tego zdjęcia. Tak samo ważne dla mnie jest w fotografii światło, dzięki któremu ta fotografia powstaje, jak i cień, dzięki któremu możemy ukryć jakieś zbędne właśnie elementy, czy stworzyć nowy kształt, którego w normalnym, naturalnym oświetleniu byśmy nie dostrzegli. Może dodając jeszcze co do tematyki tych zdjęć, które tworzę, to obecnie głównie są to portrety oraz fotografia reklamowa właśnie. I tłumacząc może mój wybór, chciałabym tutaj powiedzieć, że w fotografii reklamowej odkryłam takie miejsce, taką przestrzeń dla siebie, w której mogę się jakby spełnić. Chciałabym, żeby każde zdjęcie, które powstaje, czy ono jest właśnie reklamowe, czy nie, żeby tworzyło odrębny obraz, który będzie miał wartość artystyczną i plastyczną samą w sobie i po danej kampanii reklamowej, czy już gdy moda będzie inna i przedmiot ten nie będzie już ważny, atrakcyjny, czy nie będzie istotna jakby sprzedaż tego przedmiotu, żeby nadal to zdjęcie pełniło swoją funkcję tak jakby dzieła. I właśnie staram się tego trzymać. Taki sobie założyłam cel. Wystawa fotografii Małgorzaty Fober będzie trwała do 2 października. Bardzo serdecznie zapraszam do obejrzenia tej wystawy na żywo. Myślę, że będzie miło się z Państwem spotykać w takiej formie, która jest naszą potrzebą właśnie obcowania ze sztuką bezpośrednio, bycie w tym klimacie galerii. No i przede wszystkim blisko znakomitej fotografii. Zapraszam w godzinach pracy galerii.